jeszcze kilka ciepłych słów. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo, drodzy goście, po raz kolejny nie wypada nie pogratulować pomysłu, kiedy pierwszy raz szkoła wystąpiła z inicjatywą, ażeby zrobić coś fajnego. To się bardzo szybko przyjęło i w tej chwili już szybkimi krokami jesteśmy w trzeciej edycji Smaków Wakacji. Wakacje zaczynamy w tym roku bardzo wcześnie, bo już w maju, pod koniec maja. Szanowni Państwo, życzę dużo wrażeń, dużo zakupów, bo tutaj też wystawcy chcieliby troszeczkę zarobić, pokazać swoje umiejętności, to też się dla nich liczy. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, a pogodę jak zwykle i znowu pan dyrektor zamówił. Nie wiem jak to robi, ale na pewno będzie fajnie. Do wieczora. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o pogodę, to jest taka bardzo prosta sprawa. Wystarczy wiedzieć, gdzie iść, co z sobą wziąć, co zostawić i wtedy pogoda nam zawsze dopisuje. Poprosimy pana starostę w asyście naszych koordynatorek o oficjalne, huczne otwarcie trzecich targów kulinarno-turystycznych Smaki Wakacji. Jak zwykle zaprzyjaźniona 26. Chorągiew w Zamku Bratnia i Nowego Miasta jest z nami. Komtur Mirek Leśniewski, zawsze gotowy. Pytał mnie dzisiaj, w kogo mamy celować. Ale sprawdzałem, jak nabijał hakownicę. Kula nie jest włożona, także nikt nie straci dzisiaj życia. Proszę tylko wszystkich o to, żeby w trakcie wystrzału na wszelki wypadek mieć szeroko otwarte usta, bo będzie głośno. To jeszcze mamy jedną propozycję. Poprosimy panią Christę Ewers, żeby do nas przyszła. Obawiam się, że jeszcze czegoś takiego nie robiła, więc jest okazja. To zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Jeśli jeszcze mnie Państwo słyszą, to trzecią edycję targów kulinarno-turystycznych Smaki Wakacji uznajemy za otwartą. Zapraszamy do zwiedzania. Dziękuję bardzo.